I witam wszystkich łodzicie, z tej strony Wojzen32, a to jest kolejny odcinek z serii Monster Hunter World. Tak, po przerwie, ale jest. I trzeba go zrobić, ale najpierw... Prawie mamy świnkę. A my już mamy w sumie. Teraz tylko jej wybrać imię. Czyli wpisać ją po prostu. I mamy wszystko. Teraz tylko trzeba wrócić. Gdzie ja to mam napisane? Teatr szukanie napisu do tego jak... Jest! Charge Blade. Tak, chodziło mi o zapis sterowania. Dobra. A bardziej zapis kombosów. Chodźmy rozwinąć dalej tutaj questy, właściwie to wykrzykniki, rozwiać. Nudo. O co, udało ci się zorientować sytuacji? Nowy świat, nowe zasady. Musisz się do tego przyzwyczaić. Ale się przyzwyczaisz. Musisz, bo od tego zależy twoje życie. Nie mówiąc o tym, że innych też. Rozejrzyj się. Każdy tutaj może wydawać się dziwny albo szalony. Wszyscy przypomnieli może, jak ty. I wszyscy wykonują swoje obowiązki. Spojrzeli nowym osiadom w oczy i zrozumieli, że nic tu nie wskórają, jeśli będą działać po staremu. Ale to ich nie powstrzymało. Wierzyli w to, co robią. A ty masz... Wierzysz, łowco? Poznaj swoich współpracowników. Może zarażą cię szaleństwem. Ha! No niestety to sami tłumaczenie działa jak działa. Jest to zmienione jak zostało zmienione, ale... Fakt faktem, gra jest po polsku, więc o, nie można się marudzić. O, łowco! Godot ci już udowodnić, że można na to nie polegać, mam do ciebie małą prośbę. Kiedy zajmujesz się sprawą dużego potwora, możesz go zabić lub schwytać. Naturalnie obie ci mają swoje wary naukowe, ale prawdę mówiąc... Już na dłuższą metę byłoby lepiej, gdyby w nasze ręce trafił żywy osobnik, którego można będzie potem wypuścić w naturalnym terenie. Jeśli więc uda ci się schwytać cel, otrzymasz gratulację i większą nagrodę. Zarządzenie komisji. Co ty na to? Łap swoje cele zamiast je zabijać, a będziesz miała ogromny wkład w realizację naszych celów. Czyli krótko mówiąc, łapanie potworów będzie niż ich zabijanie. O, to już jest gdzieś nie było wykrzykika. Jest jeszcze jeden. Co
zabijają. Korzysta z pazura kręgłowcu. Teraz twoja praca nadaje się nie tylko do strzelania kamykami. Ty mocno chwilą mogą podejść do potwora na styk. Chwyć się po czwarę i bij je co zabraknie, póki nie zabraknie ci wytrzymałości. Wypróbuj ten sprzęt. Wiem, że gdzieś to było zadanie, podczas którego można powalczyć z użyciem pazura. O, jest! Zadanie opcjonalne. Nauka chwytu. Spróbuj kiedyś. No. Ale najpierw zobaczmy, czy nie mamy żadnych nowych rzeczy. To mi nie jest potrzebne. Ale niebieski grzyb się przyda. To się nada. I cała reszta to jest na full. Nie, jeszcze zmienimy wyposażenie. Dobra. Tak. I zmienimy jeszcze zbroję. Żeby już nie musieć się po tym męczyć z nowymi rzeczami. Jeszcze tylko zobaczmy, czy będzie strój Drakota nowy. Naszy ze starą babkę z pierwszej. Starszą babkę z pierwszej. Świeca z niej gwiazda, świecąca z niej gwiazda. Nigdy nie mógł żyć z taką jasnością jak ona. Będziemy teraz wykrywać młotkiem. Wykuj poszerzenie koleżko kota. Standardowe poszerzenie. Brakuje punktów. Mogłem się tego spodziewać. Ale powoli będziemy mieć punkty na to. Nauka chwytu. Chodźmy zjeść. I pójdźmy ogarnąć sobie ten chwyt. Półmisek mięs. Tak, taka długa przerwa nigdy... Taka długa przerwa była już parę razy. Dobra, chodźmy. Dobra. Kore kara clutch crow no atsukaikata o osheru. Shiji o yoku kiite. 試してみてくれ。まずは基本的な扱い方の確認を始めよう。納刀状態でクラッチクローを発射してくれ。よし、いいぞ。クラッチクローは武器を構えていても発射できる。
武器を構えてからクラッチクローを発射してみてくれ。よし、いいぞ。武器種によって扱い方が少し変わる。慣れるまでは扱い方の確認を怠るなよ。それでは次に進もう。クラッチクローをモンスターに当てるとしがみつくことができる。まずはしがみつき中に行う武器を使った攻撃方法を教えよう。この攻撃は装備する武器により性質が異なる。そうだな、今装備している武器ならモンスターの肉質を下げる効果があるな。次に進む前にしがみつくタイミングについて教えよう。これは重要だぞ。モンスターが動いているときはしがみつきからの攻撃を狙いづらい。まずはモンスターを攻撃し、ひるんで動きが止まったところを狙うんだ。それじゃあ本番だ。モンスター相手に試してみよう。モンスターの攻撃に注意しながら攻撃を当てろ。焦るな。攻撃してモンスターのひるみを狙え。動きが止まった。しがみつけ。よし、武器で攻撃しよう。よし、いいぞ。肉質が落ちた時は攻撃が弾かれにくく、攻撃を弾かれるのが辛いと感じた時は今の行動を積極的に狙っていこう。それでは次に進もう。次に教えるしがみつき中の攻撃はモンスターの頭部を狙ったものだ。モンスターにもよるが、しがみつける部位はいくつかある。しがみついてからも他の部位へ飛び移ることはできるが、スタミナを消費する。狙った場所にしがみつけるようしっかり狙えよ。これを行うにはスリンガーの弾が必要だ。弾を探して装填してくれ。まずはモンスターを攻撃し、ひるんで動きが止まったところを狙うんだ。お疲れ。まずはモンスターを攻撃し、ひるんで動きが止まったところを狙うんだ。動きが止まった。しがみつけ。チャンスを逃したな。攻撃を当ててひるませてみよう。この攻撃はスリンガー弾を全弾消費するが、モンスターを大きくぶっ飛ばすことができる。それでは次に進む。次に教えるのはクローを使った攻撃方法だ。この攻撃はモンスターの頭部にしがみついて行う。まずはモンスターを攻撃し、ひるんで動きが止まったところを狙うんだ。To będzie co ciężkie do roboty. To nie jest takie trudne. Dobra. フロー攻撃でモンスターに。よし、いいぞ。もう一度やってみよう。スタミナの消費が激しいが、連続で向き返することも可能だ。まずいな、モンスターが怒っている。怒っているモンスターにはぶっ飛ばしと向き返いが効かない。怒りで我を忘れているモンスターはとても危険だ。行動観察を怠るなよ。怒り中はモンスターの攻撃も激しくなる。離れて様子を伺うのモン
ンスターの怒りが収まったら。ああ。それでは次に進もう。Tak się uspokoił, że dostał. 次に教えるのは、これまでの教えを応用した攻撃方法だ。この攻撃は周囲の環境を利用する。しがみつき中に行ったぶっ飛ばし攻撃で、モンスターを壁に激突させるんだ。成功したら大きなチャンスが生まれる。自分の力で成功させてくれ。No, bo czyli muszę wejść. Aha. Dobra. Leć. Konkaj wa, siuji no kare kara parę. 諦めず、もう一度やってみよう。落ち着け。ぶっ飛ばしにはスリンガー弾が必要だ。いいしちゃが。こうで。Muszę zdobywać te kamuczki do nocy. Ale i tak jest dobrze, bo dostajemy rzeczy za to. Tak, ja nie dostaję żadnych achievementów praktycznie z gotatu, że zrobiłem tą grę. Niestety. Co jest z tą grą? Poczekajcie. Bo coś mi padło, nie chcę wychytywać uprawnie. Ech. Team. Ty i te twoje dziwności. Mam nadzieję, że nie idzie żadnego czarnego ekranu. Jeśli będzie to kobietka. Albo nie, zobaczę. Nie zapomnę. Jak zaktualizowany przewodnik? Chyba, że po prostu podłączę pada do ładowania i zobaczmy, że to zejdzie. Czy to mu coś da więcej? O! Tego trochę naprawiło. Czyli może być tak, że spadło mało mocy. A zaraz sobie zerknę. Ale nie, nie widzę, że padł mi mało mocy. To jest dziwne. Jeszcze spróbujmy zrobić pełną sztuczkę.
Ale chyba wiem, jaka to będzie sztuczka. Odłączymy jeden dysk i powinno wrócić do normy. O! No i od razu złapał jeszcze Steam, że mam podłączonego pada. Jej! To prawda mówią, że wpada się na trup z Rocha Magdorusa. Mam nadzieję, że tak. Założyłem się z nim, to właśnie ty zdobędziesz to trofeum. Nie zabić mnie. Dobra, o co chodzi? Dobra, pokaż mi jak rasa. Aha. Aha. I mamy pukej pukej. Dobra, zanim pójdziemy, to jeszcze zróbmy kolejną poboczną misję. Cylarne. Grzybne harce w starodrzewie. I zróbmy to tak. Dobra. Ale zanim to, trzeba coś zjeść. Kiotenia fieldu ni aru shokujiba dewa kari ni sonaeta haragoshirai ga dekimasu. Dobra. I pół misek mięs. Tak, teraz będzie zbyt OP, a ją wszystko i tak ją weźmiemy. Szukujemy przepysznego grzybka, więc musimy znaleźć grzyby. A szczęście mniej więcej pamiętam, gdzie to się szukało. Skoczek cesarski. Dziwne, że tak lata myszka. Raczej tak lata nie powinno. Może po prostu przerzucę mysz. Ale nie, widzę, że i tak lata. Kamera. To nie powinno. Coś się nie dostraja, czyli faktycznie coś mam problem z... Nie, ta gra ma dziwny problem z kamerą. Już to widzę. Monster Hunter, czy czasem musi mieć jakieś problemy? Albo raczej Steam. I jego problemy. Teraz leci do góry. Ekstra. Dajcie mi sekundę, muszę wyłączyć na chwilę to, czy ja mam włączonego jednej rzeczy.
Bożego mam jeszcze włączone. O kurde. To dlatego mam jeszcze żyro włączone, a nie powinienem mieć włączonego żyro. Ajajaj, teraz wiem dlaczego tak mam. Widzicie? Mam jeszcze żyro, czyli możliwość ruchu. I wszystko jasne, dlaczego tak się pierdzieli. Czyli to dlatego mi się tak pierniczyło. Dobra. Chodźcie rybki. モンスターからは素材の剥ぎ取りが可能です。装備の生産、加工に必要となります。モンスターの攻撃を回避しきれない時はガードで耐えるという手もあります。 Gaju. I skóra gaju. Jej. Żaba. To się odłapy gdzie? Uuu. シルベムシのガイド先は生態マップから設定できますよ。 Aha, czyli Anayana tutaj śpi. Robię sobie najlepsze. O, i wszystko jasne. A na jana jeszcze zero. Yeah. Jeszcze gdzieś tutaj są stare ściany dla Anayany. Ale atakujmy kij z tym. Są grzybki. Dobrze.
Jeszcze nie możemy tutaj nic zrobić, podejrzewam. Koko nara kampu tsukureso desu ne. Nie, możemy. Chousa shigen kanrisho ni soudan shite mimashou ka. Wo. Próbujemy uciekać. Teoretycznie możemy z nimi walczyć, ale po co, skoro to jest tylko i wyłącznie zbieractwo? Kiedy walka jest potrzebna, można to robić, kiedy nie jest, to nie trzeba. Pytanie brzmi, grzybki, gdzie jesteście? Ło, grządka kwiatów to była. No, a pozbierajmy trochę rzeczy od tego Jany. Widzę, że miejsca, w których już byłem, powinny się odnowić. No to atakują mnie, to cieszy. A mamy tylko 8 szybkich grzybków, czyli jeszcze trzeba ich pozbierać. Dzięki koteł, widzę, że też coś znajdujesz fajnego. Pucha. Może ją kupnąć. Co nam to da? Dobra, uciekamy od tego Jany. Chodźmy tędy.
Atakujmy wolą obóz. Oho, jeszcze coś trzeciego. O, o, pukaj, pukaj. Jeszcze trochę grzybków przepysznych. Tu są jeszcze grzybki. Przedechał mojej agresa. Bogi? Musimy znaleźć jeszcze jeden obozowisko. Dlaczego teraz? Bo lepiej teraz niż później. Chyba nie... A nie, tutaj tędy tak. Aha. No i wie, że postać się zmęczyła. Stamina o tskai kiru to suki ga dekimasu. Tsune ni geiji o ishiki suru no ga kari no kihon desu yo. Koko nara kyanpu o tsukure sou desu ne. Chousa shigen kanri sho ni soudan shite mimashou ka. Oi, gitara, mamy wszystkie. Zdajesz mi, czy jeszcze ktoś jest? Nie idąc ja wybrany i... głupich komarów.
Dobra. Euforia grzyb, bo to mi się przyda do pewnej rzeczy. Wszystkiego co się tutaj dzieje. I grzybki są jeszcze tutaj. Jeszcze 4 grzyby. Teryksu mamy złapanego git. Jeszcze 2 grzybki. I gitera. Działa ruch 8 padem. Dodatkowa wiedza w tej grze. Aczkolwiek no nie powinno tego być, ale może zrozumienia tego pada dodały. Opcjonalne zacznę, czy są jeszcze jakieś zadania? Nie ma. To dobrze. Tak. Anga Yanga. I pukaj, pukaj. O, fizjologia. Nie jest odporny na wodę. Wybuchów też nie lubi. Piąta klucz, to prawda? Pomożesz mu odbudować obóz? Wspaniała wiadomość. Mam nadzieję, że faktycznie jesteś tak dobry, jak mówią. Bo mam dla ciebie dużo roboty. Gdzie komisja prowadzi badania na tym wieloma rzeczami. Nie tylko starszym smokiem, za którym tu przypłynęliście. Utrzymanie złotowa bazy i tak stanowią miarę zadanie. Nie da się niczego opadać bez porządnej siedziby. Ten znowu zajmie się podziałem zajęć i dopilnowaniem, że wszystko zostało zrobione. Wracajmy do pracy. Twoje zadanie jest założenie obozu. Idź na ekspedycję do starego drzewu. Znajdź odpowiednie miejsce i zadbaj, żeby było bezpieczne. Jeśli w danym
przez ciebie miejscu pojawią się jakieś potwory, musisz się przygonić. Jasne? Nagroda jest za założenie obozu. Darong. Odbuduj obóz w starodrzewie. A, tu mamy śledztwa. Ukończone dostawy. Okej, okay, to mogę oddać. Skóra, no ja na jakoś potwora D. No to się odda w trakcie. Spoko, najpierw musimy zjeść. Jak wiemy, przewodniczka nie umie dobrze gotować, nie umie gotować fajnie. Jedyne tylko co wiem, że umie gotować, ale nie umie fajnie gotować, więc... goty. Jem. Nie przeszkadzaj w jedzeniu.今俺たちがいるのが調査拠点だ。この地図で探索したい場所を選んでくれ。今回の目的地は古代寺の森だな。お前がお前の力で道を切り開けば探索できる場所は増えていく。楽しみだな。 Tak. Lecimy. Dobra.探しましょうか。俺は先に候補地に行っているか。迷ったら生体マップでシルベムシに俺を追わせろよ。クエストを受注せずに拠点の外に出る。それが探索だ。時間や力尽きる回数も無制限だから、じっくり調査ができる。よし、安全に収まってます。やっと不思議な事件が起きてないや。 Ja do poszukiwania zacznę od śniadania. Masz pod ręką mrożeń? Potwierdź sobie mięso na złocisty brąz, a zwiększy twój poziom wytrzymałości. Naciśnij B, aby zdjąć mięso z ognia. Pamiętaj, żeby go pilnować, nie może się przypalić. Kupuj aptumcha, aby zdobyć trochę surowego mięcha. Dobra. Do obozu dam się za chwilę. Kocza. O. Spoko. Ej, jestem podczas z komisji i zajmuję się Grimalkingami. Tak, Grimalkingami. Grimalking to rodzaj linianów rdzennych mieszkańców nowego świata. Mam zamiar nawiązać z nimi porozumienie i nie nauczyć ich języka. Ale te stare kości nie nadążają za tymi szybkimi cwaniakami. Może mi pomożesz? Nam wystarczy kłykcie, jeśli będziesz za nimi biegać, wsiedzimy ich dom szybciej niż powiesz miau. To jak? Pomóż no starszej osobie. Spoko. Pomogę. Atakujmy, wiem gdzie to jest. Także Essa. Byłem tam już dwa razy. A nawet jakby nie liczyć trzy. I serio wiem gdzie to jest.
Nawet nie muszę szukać tego. Oho. Anajana. Najgorzej, że to jeszcze Anka. O, wędkarz. Ej, łowco, jak tam życie płynie? Nie dobrze. Mógłbym łowić ciuby całymi dniami. To ja jestem tym szczęściarzem, któremu komisja przydzieliła badanie ryb i istot rybopodobnych w nowym świecie. Powiem ci tak, kocham wędkować. Żyję dla wędkowania. Wędkuję w swych snach, a nawet i sypię z ekhem. W starym świecie wyłapałem już wszystko. Do końca, więc kiedy zaoferował mi tutaj robotę, chwyciłem haczyk. Tak czy siak, nie mam czasu, żeby wszystko robić sam. Szukam więc łowcy, który lubi łowić. Co ty na to, łowco? Wchodzisz w to? Jeśli masz ochotę, daj znać. Zobaczmy, co masz za nadrzu. Kocham wędkowanie. To jak? Sprawdzimy twoje umiejętności? Dasz ale złożyć mi różowego pareksusa? W tym lesie? Przekonajmy się. Znaleźć można w tych miejscach do wędkowania, jeśli masz do tego talent. Ale to nie powinno być zbyt trudna ryba do złowienia. Różowy pareksus mówisz. No faktycznie on nie jest zbytnio trudny. Tak teoretycznie nie jest. Ej no, gro. To nie jest X, ty głupia gro. Za wcześnie. Rybka, czym to się robiło? Chyba, że to było Y-kiem? Zaraz wchodzimy. Nie, to nie było X-em. A też nie. Ale B już tak. Mamy to. Dziękuję. Mamy różowego Peraxusa. Czyli jeszcze to jeszcze Anajana najgorzej.
Aha. O i ostatnia. Witaj, co za niespodzianka. Zajmuję się przewodnikiem polowym. Moje zadanie jest zdobywanie wiedzy o lokalnej formie i klasyfikowanie jej. W lokalnej formie wchodzą morze zwierzęta, ryby. Wszystko co nie lubujecie zjeść, a ja kocham je do żywego. Moim zadaniem jest łapanie, obserwowanie, badanie, sprawdzanie, opisywanie i bawienie się z okazami, które złapię. Wyrówcza praca. Nowy świat dosłownie pełniony jest nieodkrytymi gatunkami. Nie wiem nawet jak zacząć. Mam za mało rąk. Za mało rąk, tak. Pomóż mi w mojej pracy. Jeśli złapiesz jakieś okarne zwierzę, możesz je wypuścić w swoim pokoju i poobserwować. To by się nie zgodził. Ale jeszcze nie odpowiadaj, przemyśl to i wróć do mnie. Obiecuję, że te małe stwory to kupa radości. Przemyślałem. Świetnie, masz dla mnie odpowiedź? Wiedziałem, że wybrałem odpowiednie głosy do tego zadania. Na początek możesz się rozejrzeć i złapać dla mnie roślinnego pteryksa. Wygląda jak prehistoryczne ptaki. Obserwowanie jak szybują z drzewa do drzewa, to czysta. Ach! Deska wytwardziła radość i muszę mieć takiego u siebie. Do obserwowania. Dziękuję, asystencie. Jej! Leśny pteryks mamy. I one wie, że są tutaj. A my mamy tu nowe ślady nowych przeciwników. Mocna! Oko. Tak, leśny pteryk, zadanie wykonane. Mamy dzięki temu 3 pteryksy. To chodźmy. Kocna! No, no to staj. O! Ujrzę tutaj gdzieś są rzeczy. Teów. Kołeś kokotów? を放置すればキャンプ地が荒らされる。狩猟するしかないな。うんうん。おるやこ。じゃあ、もしもこずわぱち。探索から拠点に戻るには
生態マップの全域マップを開いて調査拠点を選ぶんだ。O, oczywiście są tutaj bezgroły. Niebezpieczny. W którym miejscu ona jest niebezpieczny? Moja droga, coś ty piła. Ona jana jest easy. Wiem, że możemy z nim walczyć, wiem, że możemy go ubić. Tylko po co? Naszym głównym zadaniem i tak jest ubić Kuriaku. Thank you.
go mówić. Już prawie nie żyje. Idziemy znowu do Najany. Tak ujmę, to nie będzie nic dziwnego. Gdzie ja poleciałem? Kurwa, demole, to nie tu. Wiem, że... O, no ja niedługo pójdę do okolicy, super. Thank you.
szybko lub jako tylko tyle udało mi się odzyskać ze strony Yanga. Powiedział mu, żeby wypindział, to wypindział. Gdzieś tutaj jest ukryty obóz. Jedziemy właśnie do niego. O tu. I wracamy do Astery. Głównie z Returning. Wracamy do Astery. Tak. Dzięki za zadbanie o bezpieczeństwo obozu. Gotowaliśmy obóz do użytku. Możesz z niego korzystać, kiedy chcesz. Dziwne na co ci stać i mam nadzieję, że dasz się namówić na częstsze branie ode mnie zleceń. Skoro zwróciłem twoją uwagę, mam nadzieję, coś szczególnego. Chodzi o dostrzeżenie pokazu jego zapasu mega mikstur. Poza tym jego kalibru powinien wiedzieć, jakie mają znaczenie w czasie każdego zadania. A jednak mamy ich niewiele i ktoś musi uzupełnić nasze zapasy. A oprócz tego, to są też przydać się powtórka z podstaw wytwarzania przedmiotów, nie? Więc bądź tak miła i pomóż nam w tej sprawie, liczymy na ciebie. Doskonała robota. Teraz uczeni wyście mają obóz, w którym mogą odpoczywać. Brawo, brawo. Rodku przyjaciel z piątej. Poznajmy się z waszymi wynikami. Dobra. Czyli tak naprawdę mamy wszystko. Ale całą resztę, że tak ujmę, czy tylko oddamy te worki. Porobanie nawet jednego potwora udostępniłoby nam skarbnicę wiedzy. Ale ja proszę cię o złapanie go. To już byłaby zero złota. Dobra, o co chodzi? Kuru Jaku. Jest geologia i nagrody. Ja się tylko zmęczę do wykrzykniki i potem pogadamy z dowódcą. A raczej to zrobimy już pogadanie z nim w kolejnym odcinku. Teraz trzeba więcej ogarnąć wykrzykniki. Oskar-san! Cześć, jak robota? Co, słyszałaś jak mam lotrze? Tak, że wciąż przyniosłem jakieś składniki. Ale nadal mam tyle posiłków do nadrobienia. Rany, poważnie? Pójdziesz po nie za mnie? Kurczę, dzięki, ratujesz mi życie.
Wy piątki musimy trzymać się razem, co? Cóż, masz tu szczegóły. Powodzenia. A, mcho świnia. I muszę ją zabić. No cóż, bywa. I zostałeś ty. Łowco, udało ci się zorientować sytuacji? Jeśli ja nie czuję samodzielnie, nie bój się wystrzelić flary alarmowej. Jeśli inni ciągle zespołu polowego ją zobaczą, mogą przyjść ci z pomocą. Proszę o pomoc, jeśli jej potrzebujesz, i reaguj na prośbę o pomoc, jeśli inni jej potrzebują. Dzięki temu staniesz się lepszym łowcą. Tak, można to próbować. Jestem tylko razem, czy mogę wykuć zbroję Drakuta i zatakujmy. Zakończymy odcinek na tym. Admirał nie wraca zbyt często, ale kiedy się pojawia, zawsze próbujemy namówić go, żeby zaczął używać procy. Jego umówki zawsze wyglądają tak samo. Jest niewygodna, mam ręce, sam mogę tym rzucać, a mam ochotę sam nim o coś cisnąć. Co będziemy teraz wykrywać młotkiem? Nie poszerzenie kota. Mogę? Mogę! Tego wyciągać. Ulepsz. Tu jeszcze nie ma i tutaj też jeszcze nie ma. Tu tym bardziej. A to możemy jeszcze nie, bo nie mamy tej rzeczy. Też. Tak, zobaczymy jeszcze pancerze i spadamy. Tak to ujmę. Jak raz kulu, no oczywiście tego kulu nie zdążyłem zdobyć, ale wtedy tam miałem, jak jeszcze raz grałem. Jak raz, potem kulu. Topu nie miałem, metalu nie miałem, zbiorów miałem i mam zbrój z tej pory, ale na innym, na pierwszym koncie. Jeszcze miałem zamajana strój z kilku jeszcze innych potworków też. I pancerze warstwowe. To też miałem. O, ale możemy zdobyć to. Nie.
Mogę sobie polepszać. O! Ech. Co i to znaczy jedno, trzeba kończyć. Tylko Monster Hunter się wywalił i sesja się wywaliła, to znaczy trzeba kończyć. Tak więc cóż. To by było na tyle w tym odcinku. W następnym porozmawiamy z dowódcą i zobaczymy, czego on chce, ponieważ będzie chciał, żebyśmy ubili Pukeya. No. Tak więc cóż. Zobaczymy. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć.